Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku Lords of the Fallen. Wróciłem w to miejsce, bo minąłem tu jeden cenny przedmiot. Trzeba być w Umbralu, żeby to zdobyć. To, a właściwie tą broń, ten topór, ten miecz. Sprawdziłem sobie, znaczy jest dużo filmików na YouTubie, które prezentują super bronie i najlepsze bronie w grze. Ale okazało się, że gdzieś tu, właśnie w tym miejscu, o tam właśnie z przodu, leży też jeden z lepszych mieczy, jeżeli chodzi o miecze pod siłę. Ogólnie trzeba też powiedzieć, że wyszedł kolejny patch zmieniający, ulepszający grę w różnych aspektach. Między innymi teraz, jeżeli pojawi się nowy przedmiot, który zdobędziemy, będzie on zaznaczony w naszym ekwipunku i to jest dobre rozwiązanie, bo czasami coś zbierasz, wchodzisz do tego ekwipunku i się zastanawiasz, co to było. Jeżeli nie zdążysz odczytać nazwy, no to potem jest problem, żeby to zbadać. Mam wrażenie, jakby mój miecz piety był znowu mocniejszy. Mocniejszy w porównaniu do tego poprzedniego. Na początku był mocny, potem go osłabili, teraz wydaje mi się, że znowu jest mocny, albo przeciwnicy są słabsi. Znowu kolejne zmiany pozmieniali, też podobno zmienili tą naszą prędkość, no i to chyba widać trochę. Tak mogę to odczuć. Jest coraz lepiej i już naprawdę to będzie dobra gra, jak już ją połatają. Fajnie, że słuchają też. A, tu jest kolejne miejsce, do którego poprzednio nie poszedłem, bo tylko w Umbralu tutaj jest drabina widoczna, a jak jesteś w świecie żywych, to tam są deski. I to też zauważyłem, z tyłu jest przedmiot. Chciałem go wziąć. No czasami kamera przeszkadza, ale to w każdej grze tak jest, że zdarza się taka sytuacja, że ta kamera nie działa tak jak trzeba. Chodzę z tarczą, chodzę z tym mieczem pieta. No cały czas gdzieś z tyłu głowy to przejście na siłę. Ale teraz uruchomiłem po tym patchu, tu mamy skrót. Nie wiem po co ten skrót. W sumie to jest dość blisko i można to obejść. Aha, skrót jest chyba po to, żeby nie trzeba było przechodzić do Umbralu, a można było tutaj wejść na górę. Ale potem się zastanawiałem i dobra, wejdę tu na górę w świecie żywych i co później? Co później i co mi to daje, że tutaj będę w świecie żywych, ale to po czasie sprawdzę. Jest dość ciasno. Mamy już figurkę, możemy się przenieść do świata żywych. Mamy też te czerwone motylki, które wskazują nam, kogo należy pokonać. Tak jak chyba już mówiłem, że zdobyć kolejną poczwarkę i mieć taką swobodę w tym zmienianiu statystyk. 75 takich oczu, które dostajemy po pomszczeniu gracza. Próbowałem też w międzyczasie dołączyć do kogoś, ale bardzo zrywało te połączenia. Wyrzucało z sesji i tak naprawdę to za dużo nie pograłem w tym multiplayerze. To było przed patchem, być może teraz to poprawili. Próbowałem też najechać kogoś i też połączyło mnie, ale nawet nie zdążyłem do niego dowieść, bo mnie rozłączyło. Zobaczymy, będę sobie to sprawdzał, bo tam można też dużo rzeczy, znaczy nie tyle ze skrzyń, co zdobyć żywotności czy zdrowotności, bo to tak nazywają żywotność, zdrowotność, chyba żywotność. A tu chciałem zobaczyć, co będzie, jak zejdę po drabinie, no i w sumie nic, no jestem w świecie żywych, więc teraz, jeżeli to ma być skrót, czyli żeby nie trzeba przechodzić do świata umarłych, żeby tam po tamtej drabinie wejść, to wchodzimy tędy, biegniemy, no i teoretycznie obchodzimy to ognisko, więc jest to pewnego rodzaju, można powiedzieć, skrót, tylko że obchodzimy ognisko, no i tutaj nadal jest, aha, tutaj mamy za ścianą, tylko trzeba poświecić lampą, możemy przejść i tam jest przedmiot, ma pierścień, z tego co pamiętam, ja go w czasie eksploracji już zabrałem, no i co za różnica, czy tamtędy drabiną, czy tędy? Nie rozumiem. Tu właśnie po lewej było
był ten sekret, ta drabina taka w tym umbralu, a tam jest właśnie ten rycerz. Pamiętacie, mówiłem, pokazywałem ostatnio, jak on mnie kosił. No tutaj używam czaru, więc nie ma problemów, ale wydaje mi się, że jest albo słabszy, albo ja jestem, że mój miecz jest mocniejszy. Bo tutaj w ogóle biłem ścianę. Ale wydaje mi się właśnie, że jest słabszy. Tutaj stamina spadła i mogę sobie machać. Wydaje mi się, że jest słabszy, no, że jest słabszy, ale nadal mimo wszystko mocny. Bo jak przechodzi w ten swój stan z ognistym mieczem, no to już potem może zrobić dużo szkody. A w ogóle to jest właśnie ten osobnik, którego trzeba pokonać, żeby pomścić gracza. O, przeszedł ten miecz ognisty, no i jak widzicie, pomachał trochę, ale właściwie mnie tak za bardzo, nie wiem, czy nie trafiał. Fakt, zabił mnie koniec końców. Ale wydaje mi się, że jest słabszy niż był. Może coś tu zmienili. Ja tak dokładnie nie czytałem notatek, co jest zmienione. No i znowu mamy oczy, że pokonaliśmy przeciwnika. 75 trzeba zdobyć, mam chyba 25 albo 35, więc jeszcze trochę do zdobycia. No ale ten poziom to też nie jest tak, że się go co chwilę zmienia. No jestem w umbralu, tam ta ważka, ciekawe jak ważka, nie wiem, ważka ćma. I teraz, o, tu mam jeszcze skrzynię, tu jest dziwne, bo jeszcze skrzyni nie otworzyłem, a dostałem już przedmiot ze skrzyni. I to jest czar z piekła. Znaczy trzeba mieć piekło rozwinięte, żeby go używać. A teraz próbuję znaleźć właśnie posążek, żeby przejść znowu do świata żywych. Już tak staram się być bardziej opanowanym, jak przychodzę do umbralu i nie panikować i nie latać na szybkości. No i tak nie staram się z nimi bić, tylko szukam posążka, a potem będę wracał, żeby pozwiedzać. No i ten umbral i ten taka szybkość, gdzie się stresujesz, powoduje, że można pewne rzeczy pominąć, bo biegniesz szybko, szybko. Tu miałem farta, że mnie z tej drabiny nie zrzucili. Bo często tak bywa, że zrzucają. No a tutaj... o jest, w sumie znalazłem posążek, więc oddech. Tylko trzeba wrócić będzie i sprawdzić, co tam pominąłem, bądź pominąłem. I szukam, bo nie wiem, tutaj akurat nie wiem, co mnie czekam. Nastawiałem się na to, że ktoś za rogu wyskoczy, mnie wypchnie, zepchnie, bo tak już bywało. Muszę sprawdzić, bo gdzieś tu jest, ile czasu już gram. Nie wiem, czy przy sejwie, jak się wychodzi z gry. Nie, bo tam jest czas aktualny, jak się wychodzi. A to może jak jest, jak wczytaj grę, może tam. No i dobra, no jesteśmy w świecie żywych, ale tu mamy gdzieś to. A, i snajper. Snajper czarodziej. Gdzieś tam daleko w oddali stoi. Podobno też to zmienili, że oni tak szybko nie reagują. No, to ciekawe. No, byłem przekonany, że wpadnę w dziurę. Bo te deski tak w sumie nie wyglądają na stałe. Zastanawiam się też nad zmianą stroju, ale jak jakoś to idzie, no to dlaczego mam zmieniać? O, i już mi się świeci latarnia, więc myślę sobie, dobra, tu jest gdzieś sadzonka. O, właśnie, jest sadzonka. Mogę zasadzić i będę stąd szedł i stąd będzie można wrócić się i sprawdzić te rzeczy, które przebiegłem. Tak jak mówiłem, staram się znaleźć wszystkie ulepszenia krzyża i wszystkie ulepszenia latarni. I tu dziękuję, Kufer, że napisałeś o tym, że pominąłem przy walce z tym, nie wiem, czy lodowym rycerzem, ale z tym, który się bił, który atakował tym lodem.
ale tam wrócę w następnym odcinku na samym początku, bo z tego co sprawdziłem, to po prostu wchodzisz rozwalać wilki, przechodzisz do umbralu i na ścianie masz po prostu do zdobycia dłuto. Więc byłyby już trzy punkty i potem zostanie chyba jeszcze jeden, więc pewnie są cztery. Zanim wyszedł patch 1.2, to wydaje mi się, że mieliśmy dwa dostępne te wchłonięcia. Jakby, nie wiem, czy z automatu. A, tu właśnie sprawdzam te miecze. To jest ten miecz, który zdobyłem. Upadłego Lorda. I on jest... Tylko, że on ma piekło na 30 poziomie. Więc coś za coś. Ten jest podobno też dobry. Miecz skóry i zęba. Jeszcze jest jeden, który w tym odcinku zdobędę. Trzeci. Więc mamy miecz upadły. O, i ten wygląda tak. No tylko, że piekło na 30 poziomie, więc no mówię, coś za coś. Albo blask. O, akurat ściany, więc to jest trochę zagrożenie, że przy ścianach jakby był. No to najlepiej taka pika, że jest pchnięcie, a nie zamach. No a tutaj badam właśnie już w świecie żywych, to co on tak na szybkości przeszedłem, tylko że tutaj jest opcja tylko skoku na dół. Bo w świecie umbralu jest tylko drabina, więc no trzeba zaryzykować, zejść, zeskoczyć na dół, pokonać. O, tu jest drabina, ale normalnie to tutaj nie ma drabiny. Ale pomyślałem, no warto tutaj zbadać to wszystko. A, tu wybuch, ale nic mi nie zrobił. Tak jakoś, albo, nie wiem, już lepiej tu się... O, mamy znowu kolejną opcję pomszczenia zawodnika. Czasami trzeba spory kawałek przejść, żeby dotrzeć do tego, kogo należy pokonać, aby pomścić zawodnika, gracza. Muszę jeszcze wypróbować ten multiplayer, bo coś mi za bardzo zrywało. Kiedyś w dawnych czasach, jak łącze było słabe, to można to było zwalić na łącze, ale dzisiaj jak te łącze są takie szybkie, no to już tak jakoś dziwnie. O, i ten ma pchnięcie. Tylko trzeba go trzymać w jednej ręce i wtedy mamy pchnięcie, jeżeli będzie mocny atak. Zobaczę. Na razie będę szedł z tą pietą, ona jest na drugim poziomie. Potrzeba bryłek, których na razie nie mam, żeby ją rozbudować dalej. Podejrzewam, że jako, że jest to broń z bossa, będzie do plus 5, a takie standardowe bronie będą do plus 10 albo plus 20. Przeważnie są do plus 10. A takie bronie z bossów do plus 5. Na razie mam plus 2 i sobie jakoś tam radzę, więc nie ma co narzekać. No i starałem się dojść właśnie do tego przeciwnika, którego powinienem pokonać, aby pomścić. No i to jest ten zawodnik. Nie ten. Myślałem, że ten, ale to... O, ten. Ognisty. Już ma tam czerwony napis nad głową. No i nie wiem, jakoś tak jakby łatwiej. A może mam jakieś takie mylne wrażenie, ale wydawało mi się, że poprzednio, jakby jeszcze wczoraj, czy przedwczoraj przed tym patchem nowym, ten ma chyba numer 249. I wydali dzień po dniu te patche i dalej pewnie będą wydawać. Bo gracze zgłaszają problemy i super, że wydawca tak do tego podchodzi, że stara się. No tak było z Cyberpunkiem, że na początku go tak zjechali i że taki słaby i w ogóle i się wyśmiewali, a teraz jak jeszcze dodatek wyszedł, to po prostu jest powrót. Wszyscy grają, wszyscy chwalą, chociaż ja osobiście Wolałbym, żeby to był TPP niż FPS, FPP? First Perspective Person?
first person perspective i third person perspective, chyba tak. W każdym bądź razie, no, jest jak jest. Ja powolutku zwiedzam. Tutaj byłem, bo tutaj zdobyłem ten właśnie miecz, więc stwierdziłem, że dobra, tu mam teren jakby na spokojnie już odkryty. Tutaj była ta ćma, więc założyłem, że wszystko, co na szybkości pominąłem, to raczej mam odkryte, ale oczywiście można się pomylić. Nadal jestem zmotywowany do tego, żeby zrobić platynę. Ale to zobaczymy, bo muszę prześledzić dokładnie, co tam trzeba wykonać. Są trzy zakończenia. Trzy razy trzeba przejść grę, tylko że być może dlatego, że na samym końcu są trzy opcje, tak jak było w Slice of P. Ale tyle z tych filmików z informacjami, że można sobie spokojnie sprawdzić, co trzeba dokładnie zrobić. Wstępnie czytałem, że do trzeciego zakończenia trzeba aż 35 kroków zrobić, żeby to wykonać. To będzie wyzwanie, ale nie szykuję się. No, ten dodatek do Elden Ring, który ma być rozbudowany i duży, na pewno w niego zagram, ale tak wcześniej to jakoś specjalnie się nic nie zapowiada wyjątkowego. O, tu mamy cyk przejście. Niby drzwi, a można przejść z lampą. Przedmiot powinien być jakiś cenny. Czy on jest cenny? Nie powiem. Może być tak, że przejdę całą grę z tym mieczem Pieta. Po prostu go rozbuduję i... Bo to jest tak, że... A, tu mamy jeszcze właśnie skrót. Na dole szczątki. To jest ta drabina, która była widać. Tam mamy przedmiot, który chciałbym zdobyć. To jest tak, że jak masz miecz, no to potem masz bossa. Jak ktoś przechodzi bossa przez, bez obrażeń, jakiś bez w ogóle zbroi, bo i tak tacy tu będą, to co za różnica, jaką masz broń? Jeżeli ktoś się zwykłym kijem potrafi pokonać bossa. Masz taką broń, no to po prostu dłużej walczysz z bossem, musisz się go dobrze nauczyć. Tu w tym odcinku pokażę bossa i w sumie dopóki się go nie nauczyłem, to no, trochę walczyłem z nim. Nie wiem, 10 razy do niego podchodziłem. Ktoś do niego podejdzie za pierwszym razem i go pokona i to często tak jest, że stary, co to za boss? Ja teraz też bym tak powiedział, przechodząc już go, że ten boss nie jest trudny i nie jest ciężki. No ale dobra, na razie tam mam zawodnika i myślałem, że to jest rycerz, więc myślę sobie, dobra, mam czary, to poszczelam. Z daleka porzucam w niego, a tam drugi się pojawił. Mana się szybko skończyła. Jakby, mówię wam, jakby jest łatwiej. Znaczy łatwiej. Dalej jest trudno, ale no, nie tak jak wtedy było trudno. A tu przez przypadek wpadłem do dziury i okazuje się, że nawet słusznie, że wpadłem do tej dziury. Co prawda na początku pomyślałem, że masakra i jak ja teraz tam wrócę na górę. Bo na górze jest też przedmiot, o którym się dowiedziałem. Przedmiot, który pozwala nam na zdobycie kolejnego miecza. Dobrze, że tu nie zeskoczyłem. Kolejnego miecza na siłę, do siły, który podobno też jest dobry. A te miecze należałoby, po pierwsze, musiałbym zmienić statystyki, żeby mieć siłę i go w pełni używać. A po drugie, rozbudować taki miecz. Ale póki co... A, właśnie, jeszcze mam kuszę. Zdobyłem teraz kuszę. Kuszę, którą mogę używać. Więc dlaczego nie? Tylko, że potrzebuję do niej bełty. Trzeba załadować bełty. I do tego właśnie przyda się sakwa. Teraz pod spodem nie mam many, tylko mam właśnie tak jakby... ile razy mogę strzelić. Taka jedna kreseczka to nie jest jeden strzał, tylko chyba ona zabiera nam 4 po 3 czy po 4, jak strzelimy.
I tu byłem ostatnio. Tam pokonaliśmy dwóch chłopków. A tutaj, na samym końcu, jest znowu przedmiot, który jest potrzebny i istotny do tego, aby właśnie zdobyć ten kolejny wielki miecz. Zastanawiam się, czy jeszcze gdzieś są takie potężne miecze. No, widziałem akurat jeden filmik, w którym tam ktoś pisał 5 najlepszych mieczy. Tych takich wielkich mieczy. Raczej nie chodzisz z nim starczą. No, mamy tu przedmiot. I z tym przedmiotem trzeba wrócić do mostu podniebnego spoczynku i tam porozmawiać z tym naszym klerykiem. Tu ryzyko, czy zapadnę się, czy nie, bo to różnie bywa. A przecież mam też chyba taki przedmiot, który powoduje, że przenosisz się z danego miejsca do ostatniego miejsca spoczynku, czy miejsca, czy do ostatnich szczątków. I takich przedmiotów też by się przydało mieć kilka, tak w razie czego. Ja mam na pewno jeden na wszelki wypadek, bo czasami wpadniesz gdzieś i możesz się zaklinować, wtedy nie można nic zrobić, wtedy się przydaje taki przedmiot. Tam na dole właśnie byłem, bo ostatnio tam wpadłem, więc myślę, że tutaj w miarę wszystko jest ogarnięte. Tam już zaczęło mnie smalić. No ogólnie jest tak mgliście, nie? W tych wszystkich lokacjach. Albo już coś płonie, albo jakieś tunele. O, i tu mamy, możemy odpocząć. I teraz mogę wrócić do kleryka, do mostu, przekazać mu ten przedmiot. Tu też pokażę właśnie, jak po nowym popatrzu teraz wyglądają zakupy u kupców. Znaczy, nic się nie zmienia oprócz tego, że właśnie są zaznaczone. I z wszystkimi, którymi nowymi będziemy rozmawiać, to u wszystkich się pojawią jakby pierwszy raz je, jakbyśmy pierwszy raz je widzieli, mimo że mamy ze sobą już trochę gry. Oddajemy przedmiot. Różaniec. As you can see, our reach knows no bounds. As a former Ravager himself, Imperator Jacob would be pleased to see this return to the Aphotic Sanctum. I wchodzimy do sklepu, ale okazuje się, że w środku nie ma jeszcze tego miecza. Ktoś by pomyślał, no dobra, oddałem ten różaniec i nic się nie stało. Nie wiem, po co go oddałem. Patrz, wchodzimy. Mamy pozaznaczone takimi żółtymi trójkącikami, że jakby pierwszy raz to widzimy, mimo że widzę to już któryś raz z kolei. I chodzi, ja sobie myślę, no i gdzie jest ten miecz? Bo przecież tu miał być miecz. A okazuje się, że trzeba wyjść i jeszcze raz wejść. Tak pomyślałem, tak zrobiłem i okazało się, że tak. No, bo tutaj nigdzie na zakładkach nie znalazłem tego. Ale jak wejdziemy jeszcze raz, to nagle pojawia się miecz i tarcza nawet. Pustoszyciela Gregorego. No patrzcie, no całkiem spoko statystyki, tylko jest też bardzo ciężki, 43 kilo, ale siła 30 i blask 30, tarczę mamy. Tarcza też ma dużo obrony. Przy bloku 70%, jak ja miałem na tarczy 50, to jest sporo 70. Ciekawe, czy jest tarcza, a na pewno jest, która ma 100%. Tu miałem jeszcze tą żywotność, więc pomyślałem, że coś można jeszcze kupić. Tak, żeby było. No i tutaj stwierdziłem, że sprawdzę sobie te miecze, jak to wygląda, mimo że statystyki słabe. Ale ten jakby ruch, to pomyłka. No jest to też duży miecz, ale to nie ten, bo mamy ten, skóry i zęba. Na taki miecz oczywiście można nałożyć blask albo płomień i on wtedy się świeci na żółto albo na pomarańczowo-czerwono. No i w sumie nie jest źle, nie? To da się żyć, jeszcze jak go naładujemy.
Mamy tego. Też korci mnie, żeby sobie go odpowiednio zrobić. Czyli podnieść statystyki na piekle. Włożyć runy do środka. I działać. No i mamy tego. Blask i siła na 30. Takie dwa kontrastowe, dwie kontrastowe statystyki na 30. No i tu można też na niego nałożyć właśnie blask albo płomień. Też miecz, z którym wielu biega w grze, jak filmiki można zobaczyć. Wielu biega, wielu używa. I zobaczymy. Bo tak jak mówię, może być tak, że do końca dojdę z tym blaskiem, bo no, podchodzisz do bossa i po prostu się go uczysz. O, tam na dole miałem, widzę, jeszcze jeden przedmiot, który niedawno zdobyłem. Jest też taka opcja, takie zakończenia są, że trzeba zabić wszystkich NPC. Dlatego tutaj myślę sobie, żebym tylko przez przypadek kogoś nie potrącił. A z tym zabijaniem NPC to było chyba w Elden Ring czy w Dark Souls. Zresztą, chyba tu i tu. I wtedy mamy różne zakończenia. W Lies of P zrobili kłamiesz albo mówisz prawdę. A tu czasami jest tak, że można pokonać, znaczy ten, czasami. Ale to wszystko będę analizował. Teraz to jest takie przejście pierwsze na świeżo. Najdłuższe pewnie będzie przejście. A później jak będę chciał jeszcze zrobić na przykład platynę, no to już człowiek będzie wiedział więcej, gdzie iść, gdzie szukać tych wszystkich przedmiotów. Dlatego też chcę nagrać. Powinienem może gdzieś w tytule pisać, żeby potem pamiętać, w którym miejscu zdobyłem dłuto, w którym miejscu zdobyłem ulepszenie krzyża. Ale to może w tych kluczowych momentach pod filmem można takie rzeczy zamieścić. No i wróciłem tutaj do tego miejsca. Dalej eksplorować i mam tam iść prosto. Tam jest ten rycerz, którego szanuję. On oczywiście w nas rzuca, ale stwierdziłem, że sprawdzę, jak działa kusza. I kusza działa całkiem spoko. Tak jak on ma zasięg, tak i ja mam zasięg. Można te bełty zmieniać, może tutaj mogłem wykorzystać jakiś inny, ale korzystałem z tego. Jak widzicie, spada mi pod paskiem tego wytrzymałości liczba amunicji i spada mi też wytrzymałość. Jak nie ma wytrzymałości, nie mogę strzelić. Dziwne, bo jaki ma wpływ wytrzymałość do strzału? Że jestem wycieńczony i nie mogę nacisnąć spustu. Tak mogę to interpretować. I pomyślałem, że sprawdzę, co jest dalej, bo to jest to, że tak wciąga gra i chcesz, jak ci się uda przejść gdzieś dalej, to chcesz sprawdzić, co jest jeszcze tam za rogiem. Jest przeciwnik, ale mało szkodliwy. Rachu, ciachu i po nim. Tam była sadzonka i tu jest sadzonka. Nie wiem, po co tak blisko. Albo tam niech nie będzie, albo niech tu będzie tylko, a tam nie będzie. No. A okazuje się, że tu jest właśnie boss. Boss, na którym trochę posiedziałem, bo można łatwo tutaj popełnić błąd, który kosztuje cię śmierć. Ale to zaraz o tym opowiem. Wziąłem sobie czary mary i teraz filmik. Zabawny boss, zabawnie wygląda.
To już jest przejście takie finalne, kiedy udało mi się go pokonać. Pierwsze co, atakowałem nogę. Nie wiem, czy ma znaczenie, że atakujesz te miejsca czerwone. Wydaje mi się, że tak, że to są bardziej wrażliwe, tak samo jak ma takie coś gdzieś tam, o, tam wyżej na nodze, bo on czasami tak siada. Ale trzeba uważać na tą lawę, którą on wylewa na dole właśnie teraz, tu, żeby w miarę szybko stąd wyjść, bo ta lawa może nas zabić. To są problemy. Po pierwsze, żeby uciec przed tą lawą. Po drugie, czasami można się zaciąć przy nodze. Kamera nas zatnie przy nodze i tam nie możesz stamtąd wybiec. Trzecie to są te wybuchowe właśnie płomienie. Też problematyczne, bo jak stoisz za blisko, to wybuchasz. A kolejna rzecz, na którą trzeba uważać, to kolejna rzecz to jest ta właśnie. Jak bijesz tą rękę i machasz tym mieczem, to jak się za bardzo rozpędzisz, to spadniesz tam do przodu w tą lawę i giniesz. I często jest tak, że właśnie kilka razy zginąłem właśnie przez to, bo się rzuciłem na tą rękę, żeby ją tam bić i w tym momencie znowu przydałaby się broń, która ma pchnięcie. Zapomniałem, że silny atak ma pchnięcie w tym przypadku. A tak naprawdę to przejście, jak zobaczycie, to naprawdę można pomyśleć, że ten boss nie jest wcale, nie jest wcale trudny. Wystarczy unikać tutaj tych rąk. Jak on wyciąga taką, nie to, ale tutaj też, wystarczy podbiec, tutaj go bić. Patrzcie, prawie 1000 mu zabrałem. A teraz szybko uciekać i kręcić się, żeby ten płomień nam zniknął. Uniknąć takiego ataku, który on ma ładowany. No i znowu te takie promienie. Czekamy, aż do nas przyjdzie. I myślę, że warto też, nie warto zaczynać na środku. Bo jak tutaj wypluje tą lawę, ona tam, widzicie, w tle jest cały czas. No to potem nie masz miejsca, gdzie uciec. Ta ręka też potrafi czasami napsuć krwi, jak cię trafi. O, i to, jak on wypluwa taką rękę z buzi, to wystarczy przejść na bok i on automatycznie wstaje. Tylko na chwilę przejść na bok i on automatycznie wstaje i możemy znowu walczyć. No i dobra, zobaczmy już do końca, jak to poszło. Jak zejdzie mu, tak, zostanie mu tak mało zdrowia, to się okazuje, że lawy już nie ma i trzeba zejść do niego na dół. Ja tego nie wiedziałem i myślę sobie, dobra, tutaj napełnię sobie manę, jak on przyjdzie do mnie, będziemy znowu walczyć, ale myślę sobie, co on tam leży? I trzeba do niego po prostu tam iść. On teraz znowu uruchamia atak ładowany, ale po tym ataku lecimy na dół i bijemy go. Zniszczono herezję, więc to był jeden z większych bossów, takich głównych bossów, a nie jakichś tam mini bossów, tym bardziej, że właśnie miał ten filmik. No i muszę pamiętać, bo zresztą te niebieskie motylki są tak widoczne,
że myślę, że nikt ich tutaj nie ominie i nie pominie. Mamy szczątki, znowu nasze szczątki, mamy miejsce na ściano. Znowu popełniłem błąd, ale myślę, że za każdym razem po pokonaniu bossa będę takie nasiona używał, bo znowu się okazało, że całkiem blisko były szczątki. Perhaps that's what will fill the holes in the world. I'll dance in its wake, pluck it from the air and bring it home. It's not so far away. Not so far at all. Dostaliśmy przedmiot po bosie, możemy wykupić od niego przedmioty. Sprawdzałem, to są przedmioty głównie na piekło, więc dla nas nic takiego. Ulepszam postać. Dodam punkt do blasku, ale chciałem tylko pokazać, że z tego miejsca bardzo blisko jest do szczątków i tak jak mówiłem, mimo wszystko i tak pewnie będę przeważnie używał sadzonki, a dopiero potem znajdę szczątki. Tu kończę odcinek i oczywiście słyszymy się w kolejnym, a zaczynam od rozbudowania latarni. Latarnia Umbralu, tak się nazywa? Aj, no to i oczywiście jeszcze ciekawość. Co dalej, bo może coś tutaj zobaczę fajnego albo coś. Ale to będzie też lokacja, którą zacznę zwiedzać w następnym odcinku, tuż po tym, jak mam nadzieję bez problemu rozbuduję latarnię. Także słyszymy się w kolejnym odcinku.